Cześć, jestem Zosia i zapraszam Was na duety playera. Dziś są z nami zwycięzcy 6. edycji Hotelu Paradise, Monika Kim i Mikołaj Grzybowski. Cześć. Dzień dobry. Powiedzcie proszę na początek, jak to jest w ogóle wygrać taki program? Cudownie. Wyjątkowo. No bardzo się cieszymy, no bo jesteśmy przecież uczestnikami od samego początku i wygrać to już jest... Tak, no jest to najlepsza nagroda, jaka tylko może być. Ile dni spędziliście w hotelu? Łącznie, kurczę, pamiętałem jeszcze niedawno, 48? 8? 48, no, też mi się 8 chyba jakoś. 48? Tak. Zaliczyłaś, tak? 50? Zależnie z tyłu. No, tak około. Ładnie, a słuchajcie, bo przy tej Pandorze ostatniej spodziewaliście się tego, że w ogóle będziecie w tym finale, że to na Was będą głosować w pozytywny sposób? Ja powiem, że spodziewałem się, że będziemy w finale razem z Angeliką i Dave'em. W życiu bym nie przypuszczał, że będą negatywne głosy właśnie na Angelikę i Dave'a. Myślałem, że bardziej w kierunku naszym bądź Grzesia i Magdy, a tutaj niespodzianka, więc raczej myśleliśmy, że będziemy w tym finale. Też nasze miny, jak usłyszeliśmy ten werdykt, to jak dostali 6 głosów, my dostaliśmy tylko 2, więc w ogóle najmniej. I też po tym, jak zobaczyłam, którzy z uczestników przyjadą, to już wiedziałam, że jesteśmy w dobrych rękach. No, nie, to też tak, by odetchnęło. Tak, tylko tak chodzili po kolei, mówię, siema Grzesiu, siema Adaś. Tak, Karma, siema Piotrek. Karma. I też nie wiem, czy zauważyłeś, jak już było po, to wszyscy do nas przybiegli i zaczęli nam gratulować i zaczęliśmy się cieszyć razem. Karma się popłakała. No, bo mówię, czemu ty płaczesz? Ona, przyjechałam tylko dla was. Więc no, bardzo miłe uczucie wiedzieć, że tyle ludzi stoi za tobą. Tak jest. I to są już pewnie przyjaźnie na całe życie z niektórymi, co? Bo w sumie tylko wy wiecie, co przeżyliście. Tak. No właśnie najlepsze jest w tej przygodzie to te znajomości wszystkie. To, jaką my więź tam sobie zbudowaliśmy, bo jednak każdy z nas pojechał w nieznajome. Każdy z nas musiał budować tą relację od początku. Tam były naprawdę sinusoidy emocji. I to było w tej przygodzie najpiękniejsze, nie? To, wiesz, co teraz mamy właśnie. Nawet jak będziemy dziadkami, babciami, wiesz, zadzwonię sobie kiedyś i powiem, ej, pamiętasz 40 lat temu, jak tam w Panami lataliśmy? Nie pamiętam, ale wejdę na play. Właśnie. Zapraszamy. A powiedzcie, słuchajcie, jakie emocje Wam towarzyszyły na ścieżce lojalności? Naprawdę nie chcieliście rzucić tą kulą? Żeby coś tam się zadziało jednak? Przyznaj się. Ja miałam... Przez chwilę chciałam rzucić na stół. Ale mówię, a zapytam się Mikołaja, czy pamięta jakieś słowo po koreańsku? Jak pamięta, to nie rzucę. Pamiętasz, co powiedziałeś na ścieżce? Nie było czegoś. Było, powiedziałeś do mnie. Powiedziałeś, ciagi, ja. A my, dobra, to nie rzucam. A co to znaczy? Jest. Kochanie. Muszę obejrzeć jeszcze raz finał, bo przyznam, że wyrywkowo go oglądałem. Tak. Ale możliwe, nie, tak. Coś tam rozmawialiśmy, pamiętam, tak, na dużo serce, patrzyliśmy sobie w oczy. I też, no jak szliśmy, nie? To cały czas mówiliśmy, oni tam wołali, tam walili w nas. Ale tak naprawdę, było, nie? Tak naprawdę przed finałem sobie powiedzieliśmy, że cokolwiek, kurczę, no możemy być siebie pewni na 100% i na pewno nie będzie sytuacji, że ktoś z nas będzie chciał rzucić kulą. I tego byliśmy pewni. To nie miałoby w ogóle dla mnie sensu, jeszcze będąc w parze przez prawie cały program z Mikołajem i będąc tymi uczestnikami, którzy weszli od samego początku, nie zrobiłabym nigdy takiego świństwa. Dokładnie. Vice versa. Co Wam dał ten program? Czego się nauczyliście? Ja na pewno nauczyłam się bardzo dużo o sobie, patrzeć na samą siebie w przeróżnych sytuacjach, kiedy płaczę, kiedy się złoszczę. To jest w ogóle inne doświadczenie. Można fajne wnioski wyciągnąć. Tak, w ogóle, i w ogóle, nie? Czemu Monika to tak zrobiła, nie? Tak. Czemu Mikołaj tak się zachował? I tylko mówię też za ciebie, nie? Ty też na pewno patrzyłeś na siebie czasami, jak co on robi, nie? Ja się zastanawiam często, dlaczego ja tak chodzę z tej nogi na nogę, nie? Kurczę, czy ja tak zawsze robię, o co chodzi, nie? Wiesz, no, nawet tak, ty... Albo tak kłapałeś, tak? No, albo tak się bujałem, albo coś. Też tak, czyli są rzeczy, które was zaskoczyły ogólnie. Tak, zaskoczyły i teraz tak patrzyłem na to z innej perspektywy i mówię, nie, no to nie wygląda dobrze, muszę nad tym popracować, nie? A wcześniej pewnie bym nie miał takiej możliwości. Okej, a podtrzymujecie zdanie z finału, że to było najlepsze doświadczenie w waszym życiu? To jest fajny eksperyment, po prostu pojawienia się w takiej niezręcznej sytuacji, gdzie jesteśmy wysyłani na drugi koniec świata, nie znamy totalnie ludzi, nie wiemy, co się będzie wydarzać każdego dnia, oprócz oczywiście Pandory i rejskiego rozdania. No i to się już nigdy nie powtórzy, nie? I to się nie powtórzy.
no, ja na przykład poznałem też bardzo siebie. Stałem się jakby bardziej pewny siebie, że mogę na siebie liczyć. Jeszcze bardziej? Jeszcze bardziej pewny siebie. Ale nie w tym sensie parcia do przodu, tylko tego, że mogę na siebie liczyć w takich ciężkich sytuacjach. Okay. Nie? No to jest dobra lekcja, że możesz sam na siebie liczyć. No ja też to, a co byś powiedział, a co byś powiedział temu Mikołajowi z programu, jakbyś go spotkał? Dzisiaj? Mówię, bym powiedział... Uprzedzasz moje pytania, no. Co ja bym powiedział? Jeszcze raz. Dobrze się bawiłeś, było to widać. Miałeś dystans do tej całej sytuacji, ale też... może mogłeś bardziej też myśleć o uczuciach innych, co mogli czuć, bo ja z dużym dystansem podszedłem do tej sytuacji w hotelu Paradise. O Moni. Uważałem, że każdy mógł podejść z takim dystansem jak ja, ale no tak niekoniecznie mogło być, nie? Troszkę, zbyt dużym luzem podszedłem do hotelu. Okej. Co byś powiedziała Monice z hotelu? Właśnie, Monice. Ja bym ją mocno przytuliła i bym powiedziała, że dałaś radę. Że dałaś radę, stara. I byłaś prawie najstarszą uczestniczką, a dałaś siebie za każdym razem 101%. I nawet jak ci nie wychodziło, to i tak później było dobrze. Tak. Więc to szczęście naprawdę... Szczęście było, no zdecydowanie. Cały czas. U ciebie, jak tak, nie... cały czas. No wszystkie konkurencje wygrywaliście. No tam prawie. No, większość. Nie przesadzajmy. Ale te trudne rzeczywiście. Tak, tak, te ciężkie. Zdecydowanie. Plus jakby nie patrzeć, wy mieliście zawsze choć minimalną jakąś relację z kimś z hotelu. I staraliście się nie knuć i właśnie dawało to też, się, to też bym sobie powiedział. Dobrą energię jakby tworzyliście. Tak, bo wiesz, przyciągaliśmy ich do nas. Bo przecież ludzie chcą być wśród... ludzi, którzy wytwarzają dobrą energię. Bo my też byliśmy takimi osobami, które umiały słuchać w hotelu. Po prostu. Jak z kimś rozmawialiśmy, to więcej słuchaliśmy czasami niż mówiliśmy. Tak. I to dużo, myślę, dawało, nie? To w życiu codziennym też dużo oczywiście daje. Takich lubimy przyjaciół. I... Wiesz, jak tam mieszkaliśmy 2 miesiące, to jednak to byli nasi współlokatorzy, więc też trzeba było mieć dobre stosunki i żyć fajnie w zgodzie, bo nikt tam nie przyjechał się męczyć. Jak w życiu. Właśnie. Jak w życiu. A powiedzcie mi, byliście w raju, w Panamie, przepiękne miejsce. Jak wiemy, sporo czasu spędziliście w hotelu, ale czy mieliście czas, by poznać Panamę tak naprawdę? Po hotelu albo przed wejściem, czy od razu z Panamy? My akurat mieliśmy czas, bo byliśmy tam przez całą misję. To jest minus właśnie tego, że byliśmy cały czas w hotelu i nie odpadliśmy ani razu, bo wiem, że osoby, które odpadły i wróciły, to miały troszkę czasu wolnego, zwiedziły więcej niż... Ale wiesz, z drugiej strony to mieliśmy te wyjazdy na różne konkurencje, na randki, no więc tak. Wtedy mógł się randki poznać. Mieliście bardzo fajne. Jaka jest wasza ulubiona? No, myślę, że to zgodnie powiemy. No. Randka z jeepem, z fotosesją na plaży, ze spacerem po piasku i tam po wodzie. To było super. Więc to chyba było takie najlepsze. No i drugie miejsce daje koniki, bo tam mieliśmy telefon do rodziców i to też cudownie wspominam. Tak, tak, no ja też. A jakie macie najlepsze wspomnienia z hotelu? Właśnie randki czy coś jeszcze? Takie top 3 wymieńcie. No to ja bym... Albo zacznij, Monia. Top 3. To dla mnie wybory Miss, cały dzień, był świetny i to była super konkurencja i też ja prowadziłam takie biuro konsultingowe, bo dużo osób do mnie przychodziło i pytało się, no co mogę napisać, Monia, pomóż, może jakieś przemówienie wymyślimy albo jakiś talent, więc ja się dobrze ogólnie czuję w roli takiego ogarniacza. Na pewno nasze randki i wspominam super moment wygrania igrzysk. Kiedy otwieram kłódkę, Miki jeszcze nic nie wie, że wygraliśmy. Marek się cieszy, że wygrał, a jednak nie. No i to było super. Jeszcze nie wiedzieliśmy, jaka nagroda. To był właśnie wtedy telefon do rodziców. No i co, finał? I finał, no zdecydowanie. Właśnie ja chciałem powiedzieć, że na pewno finał. Mega uczucie, kiedy stoimy na tej ścieżce lojalności. Z jednej strony uczestnicy, z drugiej pełno ludzi z produkcji, którzy czeka na ten moment, jak to się rozstrzygnie i tak dalej. Bo już do domu chcieli. Możliwe, więc to na pewno. Wszystkie randki. Ja chyba byłem rekordzistą akurat, więc każda randka była najlepsza, szczególnie ta z jazdą jeepem, więc to było dla mnie super. No i wszystkie tak naprawdę wszystkie konkurencje sportowe. One bardzo mi się podobały, ja lubię rywalizację. A pamiętasz, jak się masowałam tym?
kijem od miotły. Ja nie wiem, czy to pokazali. Pokazali troszeczkę na bonusach. Po treningu z Mikołajem stwierdziliśmy, że się porozciągamy. I wychodzi tu jest ten kijek, przy której stacji mieliśmy tam robić jakieś ćwiczenia z nim. Mhm. No i zaczęłam go rolować i potem mówię, a zrobię ci łydki. No, a potem okazało się, że wszystko... wychodziły z niego. No, był tak pospinany, a to wszyscy. Bardzo polecam rolowanie. No dobrze. Ja też polecam. Dużo daję. A i tak. Okay. Bardzo rozluzowany był. A jakie macie plany po hotelu? W sumie może bym zaczęła od Moniki. Mm-hmm. No dla mnie się szykuje bardzo pracowita końcówka roku, ponieważ 1 grudnia już rusza mój kurs języka koreańskiego, na który bardzo Was serdecznie zapraszam. Więc wszystkie osoby, które planują się uczyć koreańskiego, planują polecieć do Korei, to mogą się ze mną uczyć już niedługo. A myślę, że akurat w hotelu tam troszkę tej Korei można było zobaczyć, bo mieliśmy tą super imprezkę, pamiętasz, koreańską, gdzie wszyscy się bardzo cieszyli i te makijaże, i napisy koreańskie. A wiecie, jak ja podchodzę do zadań, więc naprawdę jestem dobrą nauczycielką. No mogłaś każdemu mówić, co jest napisane, więc... Ale powiem wam hit, że przecież widzowie sprawdzili sobie na tłumaczu, Robili zdjęcie i wyszło. I ty miałeś na klacie rzeczywiście napisane, nie wiem, czy pamiętasz. Miki kocha Monię. Tak, i ktoś mi wysłał, że normalnie Google przetłumaczył. Ty mi to powiedziałaś chyba po finale. Po finale tak. Mi to powiedziałaś. Czy w ogóle ci to powiedziałam? Coś takiego. Ale inni nie wykluczone, że mieli tam jakiegoś kurczarka po syczuańsku, bardzo możliwe. No a później planuję, to już w nowym roku, to już taki grubszy projekt, książkę do nauki koreańskiego. No może coś tam chcę przemycić z hotelu, jakieś komiksy o życiu w hotelu, oczywiście pół po koreańsku. Pół po polsku. Brzmi fajnie, bardzo fajnie. Brzmi fajnie, mega. No u mnie to wygląda nieco inaczej, nie mam może tak wszystkiego zaplanowanego. No, ale to jest Monia, nie mówię. Ale to jest Monia, wiadomo, tutaj nie ma co się porównywać. Ja na pewno będę chciał się skupić mocno na sobie, na rozwoju, na pracy, bo przez czas emisji też nie ukrywam, że to troszkę było zaniedbane z mojej strony. Teraz bym chciał właśnie skupić się na... Mam kilka fajnych projektów, na pewno będzie to sklep internetowy. A z czym dokładnie, no to pewnie... Z moją książką. Za jakiś czas takie informacje na pewno u mnie na profilu na Instagramie się dokładnie pojawią. Dokładnie, śledźcie nas. Ale też oprócz tego cały czas oczywiście kontynuuję wyzwania sportowe, które są owianym sukcesem. Ludzie bardzo się cieszą z nich i jest fajny odzew. Więc będą kolejne pomysły, kolejne wyzwania i będziemy w sportowym duchu szli. To zaraz do sportu wrócimy, ale mam takie pytanie odnośnie koreańskiego. Mhm. Koreański wydaje mi się być strasznie trudnym językiem, jak wszystkie azjatyckie. Mhm. Czy da się samemu, bez native speakera, bez odpowiedniego kursu, tak, nauczyć tego języka? No teraz strzeliłabym sobie w stopę, jakbym powiedziała, że tak, bo wtedy już by nikt nie zaczął mojego kursu. Ale myślę, że jest bardzo... Tak, żeby chociaż podstaw się nauczyć. Tak, idzie to na pewno wolniej. Idzie to wolniej niż z kimś, kto pokaże ci szybsze triki i jak szybciej to ogarnąć, jak szybciej się nauczyć niektórych rzeczy. Bo ja pamiętam, kiedy uczyłam się sama, szło mi to dość opornie, bo jak miałam 13 lat, było bardzo mało materiałów. Większość była nawet po angielsku. I dopiero jak poszłam do kościoła koreańskiego i tam poznałam przyjaciół Koreańczyków, to jakoś to wszystko wystrzeliło. Tak, byłam jedyną blondynką na mszy. Siedziałam po prostu na środku. Pastor tam prowadził mszę. Egzotyka wjechała. I tylko rozumiałam, Jezu nim. I mówię, okej, czyli jest fajnie. No a później śpiewałam w chórze, więc się zaczęliśmy poznawać i naprawdę ta znajomość języka wystrzeliła. Więc polecam słuchać muzyki koreańskiej, oglądać filmy. Kino koreańskie jest świetne. Seriale i ogólnie otaczać się tym językiem, każdym językiem. Tak jak z każdym którego językiem. Się uczymy, to bardzo szybko. A Monika cię nauczyła jakichś przydatnych wyrażeń, które pamiętasz do dziś? Niestety żadnych przydatnych. What you mean? Na co pamiętasz? Niestety żadnych przydatnych. Starsza siostra. Może na ten moment, nie wiem. W każdym bądź razie, jak to było? Tagia! Tagia. A jeszcze było Nuna. Nuna. Było Monika, Nuna, Madzia. Monika, Nuna, Madzia. Nuna, Monika, nie wiem. Nuna? Nuna to jest starsza dziewczyna. Ale pamiętam ten zwrot. Okay. A Madzia, starsza... że ma rację. Aha. Boże, Monika ma rację. To był bardzo przydatny zwrot. A Nuna co to jeszcze raz? Starsza dziewczyna niż ty. Monika starsza ma rację. Monika starsza. No dobrze. Po prostu Monika ma rację. Aha.
Aha. Po prostu, Monika tak, ma rację. No, nie wnikaj, dobra, nie wnikaj. Okay. Z kolei, jeśli chodzi o ciebie, to ty, jeśli chodzi właśnie o sport, to pamiętam, że tajski boks u ciebie przoduje. Tak jest, tak jest. Powiedz coś o tym, bo dla mnie to jest dość oryginalne, szczerze mówiąc, żeby dziecko tak naprawdę zapisywało się samo z własnej woli na Muay Thai. No tak, moi rodzice nie byli zbyt uradowani na tą informację. Natomiast jak się to zaczęło, może zacznę, bo jak miałem 14-13 lat, miałem takie starsze towarzystwo w swoim otoczeniu. No i pewnego razu wpadliśmy na pomysł, tak z nudów w wakacje, żeby wyciągnąć rękawice na podwórko. No i tam zaczęliśmy codziennie sobie sparować, codziennie się obijać, nieraz się wróciło do domu z podbitym łokiem i tak dalej. No i mi w miarę dobrze szło. No i pewnego dnia... Się podbijanie innym oczu. Czego nie pamiętam, ale generalnie no, dobrze się czułem też w tym. No i pewnego dnia kumpel przyszedł do mnie z informacją, że zapisali się na sekcję Muay Thai właśnie u nas w Bydgoszczy i zapytali mnie, czy nie miałbym ochoty z nim kiedyś pójść na trening. No i poszedłem na jeden trening. Ogólnie pamiętam, że to była... No, rzeźnia na maksa. Akurat mieliśmy zadaniowe stacje, bieganie po schodach, jumpingi i tak dalej. Po prostu byłem zmasakrowany na drugi dzień. I pamiętam, że na rok jakoś przestałem trenować ten sport. To znaczy przestałem ogólnie... Po tym jednym treningu przestałem tak, na rok? Tak, odpuściłem sobie. Ale tak ci tam musieli... No, pamiętam, że miałem rok przerwy i później po roku... Zakwasy były przez ten rok. Nie mógł ręki do góry podnieść. Dokładnie. I później po roku znowu oni cały czas byli w tym treningu i tak dalej. A wtedy oni się zemścili za to, co im zrobiłeś, jak byli mniejsi. I oni się zemścili. Dokładnie. Jeszcze zaczęła szkoła. Czyli mistrza. No i mnie wyciągnęli na trening i już tak zostałem przez... No, 4-5 lat. I zostałeś mistrzem. Sobie systematycznie. Tak, i co fajnego, to właśnie tym mistrzem Polski zostałem po roku trenowania. Tak. Kurczę, super, tego nie widziałam. No tak? To naprawdę gratuluję. No, nie, mega, tutaj. Naprawdę mega, bo to jest no, coś dużego. Tak, mogę powiedzieć, że ten sport bardzo duży wkład miał w to, jaki teraz jestem. Bardzo mnie charakteru uczycy. Tak, zawzięcie, dyscyplina, nieodpuszczanie w wielu tematach w życiu. Naprawdę metafor. Patrz, Azję. Dlatego wygraliście hotel. No uważam, samo że... Samo zaparcie, tutaj koreański, od dzieciaka tak. Sama męczyła, tak. Wskiwała się może tutaj sport, widzicie? No, ja już to dawno przekminiłem, także... A Marula pewnie jeszcze szybciej. Ale kiedy nam powie? Pozdrawiamy Marka. A czy prócz w ogóle boksu, jakieś inne dyscypliny sportowe u ciebie? Tak, rodzice mnie pchali od małego w sport. Jak miałem 5 czy 6 lat, już pływałem. Więc już się nauczyłem pływać. Później poszedłem do sportowej szkoły. Tam też pływałem przez chyba okres od pierwszej podstawówki do trzeciej podstawówki. Później był to unihokej. To jest taki hokej z piłeczką, z kijem po sali gimnastycznej. Więc to też dużo mi czasu i zaangażowania zabrało. No i później Muay Thai. Okay. Chyba wszystkie. A, jeszcze piłka nożna była po drodze. Cały czas sport, ale właśnie miałem to do siebie, że ja tak skakałem sobie i szukałem tej odpowiedniej dyscypliny. Ale to jest fajne, żeby się nie zamykać na jedną rzecz, tylko poznawać. Tak. A tak z kolei teraz wrócimy do Moniki i nie jeśli chodzi o sport, tylko chciałabym, żebyś wspomniała coś o swoim modelingu, ponieważ jako od dziecka, jako że interesowałaś się Koreą, mówiłaś, że miałaś świetne doświadczenia pod tym względem, no i też modeling ci się zaczął, prawda? Cała kariera. Tak, to było dość wcześnie, bo jak miałam 13 lat, to oczywiście to jest taka historyjka, to jest prawda, ponieważ byłyśmy z mamą na zakupach i w markecie i wtedy był casting do Elite Model Look. No i poszłyśmy. Okazało się, że nawet mając 13 lat, pani tam trochę nagięła regulamin, bo było od 14 roku życia i mówi, dobrze, to będziesz jedyną uczestniczką. No i przyszłam eliminację na Dolnym Śląsku, potem pojechałam do Warszawy, potem był wielki finał i wtedy zajęłam 5. miejsce na całą Polskę i podpisałam kontrakt z agencją w Warszawie. No i później się zaczęła taka mini kariera, ale rzeczywiście ten świat uważam, że dla tak młodych osób jest naprawdę...
niewłaściwy. Tak jak każdy świat, nie? Dla młodych osób, gdzie jeszcze często nie mają tej skorupy takiej wyrobionej. I nie? Właśnie to też dało mi taką mocną psychę. I może też dzięki temu byłam tutaj taka mocna mentalnie w programie. Bo naprawdę jak jesteś wypuszczona na głęboką wodę, to musisz radzić sobie z wieloma rzeczami sama, bo jesteś daleko od mamy, daleko od rodziny, a wśród ciebie są na przykład same 25-latki i ty nie masz do kogo się odezwać, jesteś pozostawiona sama sobie, musisz sobie radzić. Ty byłaś modelką jakby wybiegową? Tak. Tak, chodziłam po wybiegu. I kraje azjatyckie. Tak, i Polska. No i później... To jako dziecko to faktycznie jest to... Dość szybko, tak. Duże obciążenie. Duże obciążenie psychiczne, fizyczne. Znaczy ja jestem ogólnie, może nie wyglądam, ale jestem szczypiorkiem od urodzenia. I dla mnie to nie było akurat tak fizycznie trudne, żeby się jakoś głodować. Nic z tych rzeczy, zawsze zdrowie było na pierwszym miejscu. Ale mówię, bardziej psychika, ale to też co zobaczyłam, czego się nauczyłam, to wszystko jest tutaj. No i do tej pory uwielbiam, co też pokazały wybory Miss. Mam nadzieję, że fajnie się to oglądało. No, Miki, pamiętasz, nie? Wybory pod wrażeniem. Tak, byłem pod wrażeniem. No. Pewny krok do przodu, normalnie jakby się urodziła. To był jeden z lepszych odcinków według mnie. O, to się świetnie oglądało. Fajny. Chociaż nie ukrywam, jest, że... Taki cringe, chciałeś powiedzieć. Były momenty, tak. No, były mocne momenty. Uważam, że było śmiesznie, tak... Wszystkiego po trochu. No. Dokładnie. A powiedzcie mi, jakie jest wasze największe marzenie? Jakie są wasze największe marzenia? Na pewno rodzina, zdrowa, szczęśliwa, dom może, niezależność, tak żeby na nic nie brakowało. I na pewno samorozwój, żeby robić to, co w życiu nam sprawia największą przyjemność. Nie wiem, jeżeli jest to sport, to róbmy ten sport na co dzień i miejmy jeszcze z tego pieniądze. Myślę, że wtedy człowiek się czuje taką pełnię w tym wszystkim. Spełniony, jak robi to, co kocha i... Tak, jeżeli jeszcze zarabia z pasji, to jest to coś pięknego. No ja na pewno, jeżeli chodzi o takie zawodowe, to chciałabym mieć własną markę kosmetyczną. I wiem, że no, teraz pielęgnacja jeszcze koreańska jest na topie i tam mają przecudowne kosmetyki i myślę, właśnie tak sobie marzę, że może w przyszłości otworzę coś swojego. Też naprawdę dużo wcześniej już w tym siedziałam i myślę, że to by było fajne mieć coś własnego i też pozostawić coś po sobie. No, stąd też ta książka, więc nawet jak nas już tu nie będzie, nawet jak już nie będzie odcinków hotelu na Playerze, to coś po nas zostanie. Tak jest, no właśnie. Trzymam kciuki, bo to fajne marzenia. Niby takie podstawowe, ale... Ale tak, chęć to... takiej realizacji... Ja to trzymam kciuki jak najbardziej. A tak jeszcze wracając do hotelu, co było dla was najtrudniejsze podczas pobytu? Chciałoby się powiedzieć brzydko, ale no nie wypada. A nie wiem co? Nie wiem, o czym myślisz. Dla mnie chyba brak takiego stałego rytmu, chociaż dało się już przyzwyczaić, bo byliśmy od samego początku, samego końca, ale też cały czas jakiś wyrzut adrenaliny, bo nie wiedziałeś do końca, co się za chwilę wydarzy i trzeba było być na takiej czujce, że tak naprawdę możesz się za chwilę pakować i jechać do domu. Tak jest. Albo powinien ci się noga i jesteś zagrożony, albo znowu wygramy zadanie i musisz kogoś typować, przecież wszystkich lubisz i no jednak naprawdę uważam, że do takiego programu trzeba mieć mocną psychikę. Tak, trzeba mieć zdecydowanie, bo dla mnie też było najcięższe to, że byłem tam tak długo. Bo pod koniec już było to zmęczenie, było coraz więcej emocji, coraz bliżej był ten finał. W hotelu była atmosfera, jaka była, trzeba było nad nią jakoś zapanować, żeby być na bieżąco. Z dystansem traktować pewnie sporo rzeczy. Dokładnie. Spokojnie. Dokładnie. Tak, spokój. Myślę, że spokój. Emocjom nie ulegać, co umówmy się, jest ciężkie dla każdego. To była mega właśnie lekcja, właśnie ta kontrola nad emocjami. Tak, cierpliwość. Sam jestem w szoku, jak oglądam niektóre odcinki, że tą cierpliwość miałem. Ale no, jak widać, da się. Wszystko jest w naszej głowie. Okej, a tak na zakończenie takie ostatnie pytanie. Co byście powiedzieli, poradzili ludziom, którzy chcą dostać się do hotelu Paradise? To na początku niech mają mocne dlaczego.
Niech mają mocny powód, dla którego tam idą. Jeżeli może się okazać, że jeżeli przyjdziesz z takim lekkim nastawieniem, że to jest tylko zabawa i że będzie fajnie, to jednak będąc tam możesz się zderzyć z rzeczywistością i nie będzie tak lajtowo przez cały czas, bo tam jest istny roller coaster, więc trzeba się przygotować na różne sytuacje. Ja bym jeszcze dodał, żeby być sobą. Być po prostu sobą w 100%, bo jeżeli zacznie się kombinować, zacznie się grać jakąś rolę... Zosia, coś chce powiedzieć? Coś... No tak sobie myślę, że właśnie, że jak zaczniesz w sumie udawać kogoś, to dopiero się będzie... Tak, bo nie będziesz wiedział, kiedy masz wejść w tą rolę można i... Można się powieść w taki kołowrotek, że po prostu będziesz miał taki mętlik w głowie, że nie dasz rady. To dopiero może wykończyć psychicznie. Myślę, że to jest najgorsze, czasu, co chyba byś nie daje rady. No. A to, co jest fajne, co ja słyszę na przykład od moich przyjaciół, to że Monika, ty, tak jak ty robisz te miny, jak ty się wypowiadasz, to jesteś taka sama, jak jesteś tutaj. I wiecie, a ludzie mają takie trochę, że Monia, nie możemy cię rozgryźć. Bardzo często to do mnie piszą właśnie wiadomości. A ty tak po prostu masz. Tak, że no. Wiesz, to dopiero wiesz, jak mnie znasz osobiście. Bo jak widzisz, to mówią, kurde, no nie było takiej osoby wcześniej w edycjach, bo nie wiem, czy na razie nie wiem, czy Monikę lubię, czy jej nie lubię. Wyróżniasz się, to trzeba przyznać. Tak, i to jest, uważam, że... Na długo to, się zapamiętamy. Tak. Nie, jest, nie uważam, że to jest super pozytywne czy super negatywne, ale uważam, że to jest po prostu fakt. Tak. No dobrze. Tak, tak. Ja mam podobnie właśnie. Też mi zawsze mówią, Miki, ty jesteś taki sam jesteś tutaj, jak cię widzimy w telewizji i super. Bo właśnie tego się baliśmy, że będziesz tam budował kogoś, kim nie jesteś. A no, była jednak ta prawda. Wiadomo, że nie w każdej sytuacji bym się tak zachował w rzeczywistości. To też trzeba zaznaczyć. Ale to była gra, jednak był fan, była oczywiście. Zabawa. Dobrze, kochani. W takim razie dziękuję wam bardzo. I dziękujemy za przybycie, za wywiad. I zapraszamy do oglądania Playera. Cześć! Bye!